Dobry wieczór, przed nami pierwsza część konferencji prasowej po meczu Lecha Poznań z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Z nami jest trener gości Krzysztof Bredę. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I byłego piłkarza Lecha Poznań poproszę o ocenę i komentarz do tego, co działo się na boisku. No cóż, gratulacje dla drużyny Lecha. Na pewno była dzisiaj zespołem lepszym. Za zasłużenie wygrała. Na pewno złości i tylko to chyba najlepsze będzie i najdelikatniejsze słowo. Złość wystąpiła u nas, bo tak łatwo straciliśmy nie pierwszą może, ale trzy kolejne bramki, że naprawdę, że tutaj no, ta złość, no, tak jak powiedziałem, to złość to będzie najłatwiejsze słowo i najbardziej delikatne, jeżeli musiałbym tutaj użyć takich mocnych słów. Tak nie można w ekstraklasie się zachowywać, tak nie można tracić bramek. Wiele rozmawiamy o tym, w jaki sposób mamy tego unikać, jak mamy się zachowywać. Wiemy, że dużo bramek tracimy. Poprzez analizy dochodzimy do tego, co może być przyczyną. Zawodnicy jakby wydaje się, że są tego świadomi, ale później na boisku no po prostu no robią duże błędy i to ciąży na nas i przez to te rzeczy, które robimy dobrze w meczu, są później jakby no, w ogóle niedoceniane i nie ma co nawet o nich mówić, jak wynik jest zły czy bardzo zły. Wiemy, że Lech to jest jeden z najlepszych zespołów w Polsce. Na pewno zespół, który reprezentuje nas w europejskich pucharach. To tym bardziej wiedzieliśmy, że z takim zespołem nie można popełnić prostych błędów, szczególnie na własnej połowie. No i tutaj myślę, że wszyscy, co zobaczą, czy kto oglądał ten mecz w telewizji i widział te błędy, które popełniliśmy, no to nie można wygrać meczu, nie można go zremisować, jeżeli popełnia się takie błędy. Najgorsze jest to, że popełniają to zawodnicy doświadczeni, zawodnicy, którzy mają w drużynie wprowadzić jakość piłkarską, dać pewność drużynie i pchnąć tą drużynę do przodu, bo mają doświadczenie ekstraklasowe w innych krajach i tutaj od nich tego oczekujemy. A niestety popełniają właśnie oni te błędy i to jest na pewno problemem naszym. Wiemy, że jeszcze dwa mecze zostały i wiemy, że musimy podjąć bardzo, bardzo ważne kroki, na pewno kadrowe, jeśli chodzi o nasz zespół, no bo nie można w 12 meczach stracić tylu bramek i to tak prostych bramek, bo kiedy analizowaliśmy te wszystkie sytuacje, to doszliśmy do tego, że przeciwnik najwięcej jakby tych bramek zdobywa po naszych bardzo dużych, prostych błędach, które no, tak no, ciężko nieraz trenować, no bo chociażby dzisiejsza druga bramka, no ciężko wytrenować coś takiego z zawodnikiem już doświadczonym, bo Milan jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, ogranym już w niejednym kraju. No i tutaj jest to po prostu niewytłumaczalne. Wiemy, że kto popełnia mniej błędów, ten wygrywa mecze albo przynajmniej je remisuje, a my popełniamy fatalne błędy i musimy na to zareagować i musimy wszyscy razem wyciągnąć z tego wnioski, bo tak być nie może. Ta cała nasza praca, którą wykonaliśmy przez te 2,5 roku, gdzie pracuję w klubie, szła w bardzo dobrą stronę i teraz w Ekstraklasie spotkamy się z takimi sytuacjami, które są dla nas no, bardzo, bardzo bolesne i tutaj no, musimy na to zareagować i na pewno wszyscy razem jako ludzie odpowiedzialni za to musimy jak najszybciej podejmować odpowiednie działania, żeby tych bramek nie tracić i żeby przede wszystkim ten zespół
skutecznie grał w obronie, a co za tym idzie później w ataku stwarzał sytuację i zdobywał bramki, bo pokazuje to, że jesteśmy w stanie stworzyć sytuacje bardzo dobre, nawet tutaj dzisiaj na Lechu z czołowym zespołem polskiej ekstraklasy minimalna, gdzieś tam minimalnie wyszła piłka, to są sytuacje, które ćwiczymy, to jest stały fragment, który mamy przygotowany, kapitalnie rozegrany przez mój zespół i zdobyta piękna bramka, no ale właśnie brakuje nam cały czas tego, tak jak proste błędy popełniamy, to brakuje nam jeszcze tego po prostu, tej takiej jakości piłkarskiej, a tutaj gdzieś minimalnie ta piłka uciekła nam, to też jest gdzieś pewnie wiąże się z tym jeszcze dokładniejszym przyjęciem, jeszcze lepszym przyjęciem, żeby ta piłka właśnie wpadła do bramki. Myślę, że gdybyśmy, no to my zdobyli tą pierwszą bramkę, to zespół mógłby tutaj pokusić się o niespodziankę, a jeżeli za chwilę dostaliśmy jedną bramkę, za chwilę kolejną po rozpoczęciu drugiej połowy, od razu na początku bardzo proste znowu błąd i bramka kolejna, chwilę mija i kolejny błąd, to wszystko się dzieje na naszej połowie, blisko naszego pola karnego, także no fatalne zachowanie moich zawodników i na pewno musimy bardzo dobre wnioski z tego wyciągnąć. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Za chwilę druga część konferencji prasowej. Dziękuję.